Dzień dobry Państwu, Łukasz Malenda. witam Państwa bardzo serdecznie, a moim Państwa gościem jest dzisiaj Łukasz Krzyczyński, wiceprezes Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego na Józefowie. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam Państwa. Panie Prezesie, zacznijmy od tego, że macie się czym pochwalić. Otwieracie nowy, rozszerzony punkt szczepień w szpitalu. Jak to będzie wyglądało? Ile osób dziennie będzie można zaszczepić? Tak, rzeczywiście, panie redaktorze. Rozbudowujemy dotychczasowy punkt szczepień, dość mocno rozbudowujemy. Chcemy zbudować, właściwie zbudowaliśmy już przepustowość taką, która pozwoli zaszczepić ty, od tysiąca osób dziennie do nawet dwóch tysięcy, jeżeli będzie taka potrzeba. Czyli lekko licząc kilkadziesiąt tysięcy osób miesięcznie będziemy w stanie zaszczepić, co mamy nadzieję walnie przyczyni się do tego, że w końcu może te. Ograniczenia, które, które toczą nas już od dłuższego czasu, zostaną z nas zdjęte. Może wrócimy do pewnego rodzaju normalności przedpandemicznej, może będziemy mogli spotkać się ze znajomymi w restauracjach, w ogródkach piwnych, by. By po prostu te, te wszystkie z kontakty z Tego, co na razie zaniedbane. mówi minister zdrowia, to raczej przed, w trakcie długiego weekendu majowego się to nie uda, ale chyba i pogoda też niespecjalnie nam będzie przy tym nas w tym wspomagała. A jak z dostępnością szczepionek? No właśnie, to jest jedyny lub jedyny problem, który, który ogranicza możliwości, które zbudowaliśmy, czyli wyszczepienie tych tysiąca osób dziennie. Niestety szczepionek nie ma. W najbliższym czasie, wiemy, w najbliższych tygodniach mają pojawić się te dostawy. To są informacje medialne, te duże dostawy, gdzie będziemy mogli no, mieć realny wpływ na to, żeby, żeby, żeby szczepić społeczeństwo taką szybkością. A na ten Takim, moment, na ten jak, moment jak to wygląda, ile tych szczepionek macie? Teraz mam około do, do, do sześć, 600 szczepionek tygodniowo. Tygodniowo? Ty, tygodniowo, tak. Mamy zmienioną już, jakby w systemie NFZ-owskim, w programie przepustowość do 7000 szczepień. Tygodniowo natomiast dostępność szczepionki taka realna to jest 600 sztuk. Tydzień. A co z tymi osobami, które już zostały zaszczepione w tym wcześniejszym pierwszym punkcie szczepień. Czy one mają przyjść do Państwa? No bo te terminy idą, i pewnie dzisiaj, jutro pojutrze będą się te osoby zjawiać. Czy one w nowym miejscu mają się pojawić, czy, tak, czy w starym? My, my nie zmieniamy jakby całościowo miejsca, bo on będzie ten punkt jest na terenie szpitala, jest w innym miejscu, co prawda niż ten dotychczasowy, ale jest oznakowanie. Dróg dojścia do tego punktu jest bardzo dobre, są widoczne z ulicy, więc nie zakładam, żeby osoby, które przyjdą się zaszczepić, czy to pierwszą dawką, czy drugą dawką, miały problem z trafieniem do tego punktu. No wiadomo, przyzwyczajenie drugą naturą człowieka, jeżeli ktoś był raz w jednym punkcie, no być może ktoś nie będzie szedł na pamięć, nazwijmy to, i w ten sposób i, i, i pójdzie do starego miejsca, ale na pewno stamtąd będzie pokierowany w, w ten nowy punkt. A nie było problemu z doborem kadry do, do pracy, bo często słyszy się o tym, że. No, nie ma problemu ze sprzętem, nie ma problemu z w, 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 miejscem, lokalem, jest problem z kadrą. No tu tu nie ma, myślę, że motywacja y, finansowa dla zespołów, które, które będą szczepiły w naszym szpitalu y, szczepionkami przeciwko koronawirusowi. Y, y, są tak zmotywowane finansowo, że chętnie uczestniczą w tym projekcie. Duży odzew. My przeprowadziliśmy co prawda dużą kampanię w mediach, jeżeli chodzi o pozyskanie kadry. Ona odbiła się szerokim echem i naprawdę duże zainteresowanie. Pomaga również fakt, że nie tylko lekarz już może kwalifikować, a pielęgniarka położna, fizjoterapeuta, farmaceuta. Także to znacznie przyczyni się, uważam, do płynności szczepień, która przed nami. Rząd informował pod koniec zeszłego tygodnia, o tym, że będzie brakowało miliona szczepionek, że, że dostawy miliona szczepionek nie będzie, albo ona się wydłuży w czasie. Czy bardzo mocno pokrzyżuje to państwu plany? Czy w ogóle macie założenie jakieś, ile osób do kiedy chcecie wyszczepić? Znaczy łatwo policzyć, no jeżeli byśmy 30 tysięcy osób miesięcznie szczepili, to populacja radomska, która liczy około 200 tysięcy, no, trzeba wziąć pod uwagę, że nie wszyscy oczywiście wyrażają chęć za szczepienia, co dla mnie jest no, rzeczą nie mieszczącą się w głowie. Bo uważam, że każdy powinien, kto, kto jest, kto ma, nie ma przeciwwskazań do tego, by być szczepiony, powinien być wyszczepiony, byśmy uzyskali tą stadną odporność i, i, i wrócili do tej rzeczywistości przedpandemicznej, do zwykłych, normalnych spraw, które, które, który, z którymi zajmowaliśmy się przed pandemią. Natomiast brak miliona szczepień, łatwo obliczyć, że 500 tysięcy osób, no bo licząc, że to są dwie dawki, będzie później wyszczepiona niż. Niż miałoby to miejsce w tym momencie. Mm -hmm. A ile do tej pory już osób zaszczepiliście? My już około 10 tysięcy, y, około 10 tysięcy y, osób y, wyszczepiliśmy. M tak 10 tysięcy, czyli tak jak mówię, łatwo licząc w dwa tygodnie w tym nowym miejscu, które stworzyliśmy, ogromną pracą szeroko rozbudowanej administracji naszego szpitala, za co ogromnie jestem wdzięczny, ponieważ zaangażowanie, jakie wykazali pracownicy, y, napawa optymizmem, że wiedzą, że. Taki punkt to jest istotny element walki z koronawirusem i zaangażowanie serca, jakie włożyli ci pracownicy, którzy tworzyli ten punkt jest godne podziwu i, i, i za pośrednictwem mhm. Pana programu chciałbym naprawdę serdecznie podziękować za ten wkład i zaangażowanie wszystkim, którzy tworzyli ten punkt. Jasne, pytam, pytam o tę liczbę, ponieważ zastanawiam się, z perspektywy takiego człowieka, który nie chce, nie chce się zaszczepić. Dużo pojawia się takich informacji. Medialnych odnośnie tego, że jedne szczepionki lepsze, drugie gorsze, jedne bezpieczniejsze, drugie mniej bezpieczne. Po 10 tysięcy to już jest całkiem ładna próba. Szczepicie rozumiem wszystkimi szczepionkami, które są dostępne w tej chwili na polskim rynku. Czy dużo było sytuacji, że ktoś się źle poczuł i czy przy jakichś konkretnych szczepionkach jest? to Gorszy wynik, lepszy. Myślę, że nie odbiegamy od tego standardu ogólnokrajowego. Nie, ma, nie było żadnego przypadku poważniejszych powikłań po szczepieniu, natomiast takie zwykłe, pobolewające ręce czy miejsca, rumienie pojawiające się, to jak najbardziej tak. Miało to miejsce, natomiast nic, co mogłoby zagrażać y, życiu, nie, nie miało miejsca jak do tej pory. Mhm. A którą szczepionką najwięcej Państwo wyszczepiliście? AstraZeneca zdecydowanie. Y, choć, no mówię, my nie mamy jakby wpływu na to, Jakie szczepionki dostajemy? To już jest systemowo usankcjonowane i, i te dostawy są jakby poza nami. My nie zamawiamy, że potrzebujemy załóżmy na poniedziałek tysiąc czy sto szczepionek. Dostajemy z automatu z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych te szczepionki w ilościach takich, jakie mówiłem, około 600 tygodniowo i musimy do tego równać zapisy osób, które chcą się szczepić. Mhm. To zostawmy na chwilę sam temat szczepień. Porozmawiajmy jeszcze generalnie o sytuacji w szpitalu. Czy poprawiła się sytuacja na szpitalnym oddziale ratunkowym, odkąd mamy dwa sory czynne w naszym no, zdecydowanie mieście? Zdecydowanie tak, panie redaktorze. My mocno apelowaliśmy o to, żeby wojewoda zmienił decyzję i, i, i uwolnił ten drugi SOR w radomskim szpitalu specjalistycznym przy Tochtermana. Zdecydowanie poprawiła się jakość opieki obsługi pacjentów na Sorze, nie ma zatorów, co pokazuje, że my, jakby na dole, wiedzieliśmy już od początku, gdzie leży problem i co trzeba zrobić, żeby to, żeby to rozwiązać. O tym, że ta sytuacja była patologiczna, już wielokrotnie upada nawet w programie, apelowaliśmy, by, by, by tę sytuację rozwiązać. Ktoś poszedł po rozum do głowy, uwolnił drugi sor. Nie ma zdarzeń niepożądanych, praca toczy się z, z, normalnie, jeżeli można mówić o normalności w tej pandemicznej rzeczywistości. Mhm. Ale raport, który zlecił y, Wojewoda, no, był krytyczny wobec y, sposobu zarządzania szpitalem? Nie tyle, nie tyle sposobu zarządzania, co y, organizacji y, na sorze, ale w aspekcie nasilo, nasilonego ruchu pacjenta. Y, łatwo sobie wyobrazić, że coś co było zaplanowane na jakąś liczbę osób nie zadziała w przypadku podwojenia tej liczby osób. Jeżeli do szpitala napływa pacjentów znacznie więcej niż wcześniej i te, przeważnie pacjentów ciężkich przewożonych przez zespoły ratownictwa medycznego, żadne procedury, które były wprowadzane wcześniej, yy, no nie zadziałają z racji tego, choćby dowodem na to była wypowiedź lekarza, który który był na konferencji razem z zarządem, i który zobrazował sytuację, jak wygląda na sorze w przypadku, kiedy jest tylko jeden sor na pół miliona mieszkańców. Nie ma takiej możliwości, żeby jakiekolwiek procedury mogły zadziałać w przypadku podwojonej ilości pacjentów bez wsparcia czy to metrażowego, czy to osobowego, bo no fizycznie jest to nie do przeskoczenia, więc dokładało nam się, że tak powiem, obowiązków bez żadnego wsparcia, a po na końcu kontrola, która wykazała bez kontroli. My mówiliśmy, że sytuacja jest patologiczna, nie radzimy sobie, bo nie możemy sobie poradzić w tej sytuacji, ponieważ no nikt by sobie w takiej sytuacji nie poradził z naszego, z naszego założenia. Mm -hmm. No i na końcu chciałem zapytać o budżet obywatelski Mazowsza, w zasadzie Kończy się czas na składanie projektów, czy, czy szpital także będzie składać jakieś projekty Oczywiście no. po sukcesie ubiegłorocznym, właściwie, te, właściwie tegorocznym jeszcze w konsekwencji dostaniemy dwie karetki. Byliśmy jednostką, która zebrała najwięcej głosów, jeżeli chodzi o projekt z budżetu, z budżetu województwa mazowieckiego. W tym roku próbujemy pozyskać środki na remont lądowiska dla helikopterów. To jest projekt, który jakby we współpracy pracy z szpitalem Miejskim chcemy przeprowadzić, ponieważ szpital przy ma również korzysta z tej płyty. Ona jest jedyna tu w regionie, jeżeli chodzi o lądowisko. więc duży milionowy blisko projekt, dwa szpitale mamy nadzieję, że mieszkańcy będą głosować na ten projekt i będziemy mogli zabezpieczyć. Potrzeby zdrowotne pod tym kątem, jeżeli uzyskamy tylko środki. I tutaj stawiamy kropkę. Łukasz Skrzeczyński, wiceprezes Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego był moim Państwa gościem. Dziękuję, dobrego dnia. Łukasz Molenda, do zobaczenia i usłyszenia.